Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Ta szkoła od 13 lat buduje swój fundament i dzisiaj jest zwieńczenie tej budowli i dzisiaj mamy konferencję prasową, na której będzie informacja dotycząca utworzenia nowego oddziału przygotowania wojskowego od września. Jako powiat żyrardowski traktujemy to jako wielką nobilitację, że Ministerstwo Obrony Narodowej zaakceptowało nasz wniosek i jesteśmy zatwierdzeni do tego współdziałania. My jako powiat żyrardowski wspieramy, ponieważ w naszej młodzieży upatrujemy przyszłość. Te środki finansowe, które przekazujemy także na tę klasę, uważam, że jest to coś normalnego. Coś, czego nie mogliśmy zaprzepaścić, ponieważ to była wielka szansa i z tego miejsca także dziękuję panu ministrowi, że zaakceptował nas do tego programu. Tam 80% na ten moment przecież ministerstwo dofinansowuje, 20% powiat żyrardowski. Tak więc pani dyrektor, zawsze starostwo jest otwarte, by wspierać klasy mundurowe i byśmy mogli realizować kolejne dobre projekty. Natomiast młodzież zachęcam, ponieważ te klasy są bardzo perspektywiczne i dają konkretną wiedzę, umiejętności, ponieważ tak wiele także praktycznych zajęć. To jest ewenement i warto z tej możliwości skorzystać. Dotąd prowadziliśmy szkolenia klas mundurowych. Mamy doświadczenie, doskonałą relacje z jednostkami wojskowymi i innymi instytucjami i przede wszystkim mamy doskonałą kadrę pedagogiczną, która zajmie się szkoleniem i przygotowaniem młodych adeptów. Byłem żołnierzem jednostki specjalnej, wykorzystuję swoje doświadczenie i myślę, że udało mi się przez to dotrzeć do młodzieży. Uczniowie będą mieli specjalistyczne praktyki, został wydany nowy podręcznik do EDB, będą mieli więcej zajęć praktycznych, objęła nas patronatem jednostka w Bielicach, więc będą mieli bardzo nowoczesne możliwości, coś czego nie mieli do tej pory. Program szkolenia klasy mundurowej opiewa na ponad 170 godzin w ciągu roku szkolnego. Będą to zajęcia prowadzone głównie praktycznie z kandydatami do żołnierzy, a zarazem uczniami klas mundurowych na terenie zazwyczaj mojej jednostki wojskowej, bądź też na terenie drugiego RB-logu, na terenie jednostki położonej w Puszczy Mariańskiej. Klasa ta wyróżnia się przede wszystkim większą sprawnością fizyczną niż w innych klasach, ale również różnymi wyjazdami, czy to na strzelnice, obozy mundurowe, czy do różnych jednostek. W szkole mamy specyficzne przedmioty, tematy dotyczące różnych dziedzin wojskowych, na przykład taktykę wojskową, medycynę wojskową, topografię oraz musztrę. Wojsko uczy tylko dobrze, przenosi na kolejne pokolenia patriotyzm.
Do tej pory nasza młodzież nie otrzymywała żadnych certyfikatów. W tym programie dzięki wsparciu MON-u, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej, absolwenci klas mundurowych Oddziału Przygotowania Wojskowego będą otrzymywali certyfikaty MON-u, co pozwoli im na uzyskanie jak gdyby lepszej punktacji na studia, takie jak Wojskowa Akademia Techniczna, albo przy rekrutacji na zawodowych żołnierzy. Zwieńczeniem szkolenia w klasie mundurowej jest zgrupowanie poligonowe w klasie absolwenckiej, czyli w czwartej klasie. W czwartej klasie młodzież, która ukończy takie szkolenie poligonowe, otrzyma certyfikat. Na podstawie tego certyfikatu będą mieli ułatwione szkolenie później i dostanie się do służby wojskowej. Ich szkolenie do przysięgi będzie trwało co najwyżej 12 dni i będzie skrócone. Tak samo będą mieli dodatkowe punkty, jeżeli będą starać się na uczelnie wojskowe.